Trzeci kwartał był całkiem udany dla polskiego złotego, który należał do silniejszych walut na rynku. Jedynie takie waluty jak meksykańskie peso i dolar kanadyjski zyskały. W trzecim kwartale więcej niż złoty, co wynikało z tego, że udało się porozumie, podpisać porozumienie o wolnym handlu w Ameryce Północnej, więc naturalnie te waluty były zagrożone brakiem takiego porozumienia. Natomiast złoty radził sobie całkiem nieźle pomimo kryzysu w Turcji i Argentynie, odzwierciedlając solidne fundamenty polskiej gospodarki. Tym niemniej w ostatnich dniach nad naszą walutą zawisły czarne chmury z regionu znacznie bliższego niż Turcja i szczególnie Argentyna, nie tylko geograficznie, ale też ekonomicznie czyli z Włoch. Włosi mają nowe władze od wiosny tego roku, które stworzyły dość toksyczny rząd dwóch, wydawałoby się, pozornie odmiennych partii, jak Liga i Ruch Pięciu Gwiazd. Natomiast obydwie te partie są dość mocno populistyczne i mają dosyć luźne podejście do dyscypliny finansów publicznych. Niestety tak się składa, że mowa o najbardziej zadłużonym, zadłużonym rządzie, zadłużonym społeczeństwie, jeśli chodzi o finanse publiczne w całej Europie poza Grecją, bo tutaj mamy stosunek długu do PKB powyżej 130% procent, dla porównania dla Polski jest to niewiele ponad 50%, a w liczbach bezwzględnych Włosi w ogóle mają najwyższy dług publiczny w całej Europie. Jednocześnie mówimy tu o gospodarce, która nie radziła sobie najlepiej, no nie tylko w ostatnich latach, ale w ogóle od długiego czasu jej konkurencyjność spada i te ostatnie właśnie kilka lat przyniosło pewną poprawę koniunktury dla całej Europy, więc Włosi nieco na tym też skorzystali, ale ta konkurencyjność gospodarki systematycznie spadać. Popatrzymy sobie na dane dotyczące PKB na mieszkańca, to we Włoszech to PKB na mieszkańca jest już niewiele wyższe niż w Czechach, więc niewykluczone, że w perspektywie kolejnych 10 lat większość krajów Europy Środkowej właśnie włoską gospodarkę. Pod tym kątem przegoni. Największym problemem dla rynków jest jednak nie PKB na mieszkańca, a właśnie te finanse publiczne, bo Włosi, nowy włoski rząd zaproponował deficyt na poziomie 2,4 PKB. Mogłoby się wydawać, że to nie jest jeszcze aż tak dużo, ale pierwotnie ten deficyt miał wynosić mniej niż 1% PKB. I dobrze jest, kiedy gospodarka włoska rozwija się. W jakimś choćby przyzwoitym tempie około 2%, ale gdyby przyszło spowolnienie gospodarcze, a ostatnie dane w tym zakresie nie są najbardziej optymistyczne, to nagle mogłoby się okazać, tak jak to było w wielu europejskich krajach 10 lat temu, że z deficytu 2% robi się 7 czy 8%. I w gospodarce, która już teraz jest zadłużona po uszy, jeśli chodzi o finanse publiczne, no byłby, byłby to prawdopodobnie deficyt, który byłoby bardzo trudno sfinansować. Dlatego mamy konflikt pomiędzy Komisją Europejską, a właśnie tymi nowymi włoskimi władzami, które jednocześnie są też eurosceptyczne. Pojawiają się plotki, że może Włosi w związku z tym opuszczą strefę euro, co mogłoby oznaczać koniec tego wspólnego europejskiego projektu. Innymi słowy, wywoływane są demony eurokryzysu z lat 2011-2013. Dopóki ta sytuacja się nie unormalizuje, no, należy oczekiwać, że będzie miało to negatywny wpływ na notowania euro wobec dolara i wobec franka szwajcarskiego, a co za tym idzie również notowania walut naszego regionu, czyli złotego. I właśnie tutaj szczególnie warto zwrócić uwagę na ten kurs złotego do franka szwajcarskiego, bo gdy takie obawy potęgują się, no, inwestorzy często z tych europejskich walut wybierają franka, a z kolei waluty Europy Środkowej, złoty, forint, czeska korona, one są odstawiane na bok i kurs CHF, PLN w takich okresach wzrasta.